krzew wysoki. A teraz zobaczymy, co robiły służby odpowiedzialne za porządek na targu. No, służby stoją sobie dosyć daleko tutaj, na tle rampy. Z rampy nie skorzystano. Parę minut po 6:00 kolejne konie przyjeżdżają. Tam coś się dzieje w środku. Tu jest ogierek, a to klacz ciągnie go tu na targ. Tam stoją cały czas zamknięte konie i tam straszna tarabanina jest. Zamknął właściciela razem z końmi, żebyśmy nie widzieli. Drodzy Państwo, no teraz pokazujemy ten piękny plac przygotowany dla koni, które tutaj mają przybywać i tutaj ma odbywać się targowisko dla koni. No ale w drugiej edycji tego targu niestety konie zostały przed wjazdem, przed bramą, nie zostały tutaj wpuszczone. Z tego co wiemy, jutro odbędzie się tutaj targ warzywny. Bardzo się cieszymy, że tu warzywa będą sprzedawane. Ale ponoć to miejsce zostało specjalnie zbudowane dla koni. Konie nie zostały tu wpuszczone. Czyżby przy otwarciu tego miejsca byłaby tylko pokazówka i były tu konie?
No i te konie już niestety jadą na rzeź, podprowadzają je do tira kolejnego. Oczywiście to jest celowe, kierowanie konia na mnie. Ostatnie źrebaki, jakie zostały, są ładowane do tego dużego transportu. Niestety wszystko odbyło się już w nocy. Dużo tirów pojechało. Szarpać. Ja panią, broń Boże, nie szarpę. A co pan robi? Proszę panią, ja panią nie szarpę. Ja z panią na razie delikatnie. Chcę... Proszę mi nie wytrącać kamery. Ale proszę panią, zaraz pani potrzebę te kamery. A pan jest właściciel? Ja jestem właściciel. Proszę nie kamerą. Chrońcie mi plecy. Kurwa mój jest konie kamerą tego. Niech kamerą tego, bo ja mój konie. Pozwoliłem!
pamiętajcie, to są nasze polskie konie. Pozwalamy je wywozić na rzeź. Wszyscy, którzy nie protestują. Dzieci, rybaki. To jest ostatnie pożegnanie.